Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie, a w studio witam naszych gości. Może w kolejności od mojej strony pan poseł Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były szef Kancelarii Premiera Jarosława Kaczyńskiego i kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ogólnie mówiąc z województwa mazowieckiego. Z okręgu okołowarszawskiego, 8 powiatów okołowarszawskich. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie pośle. Pani poseł Beata Kempa, była wiceminister sprawiedliwości, kandydat na posła z okręgu świętokrzyskiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani minister Anna Fotyga, minister spraw zagranicznych, przewodnicząca Komitetu Integracji Europejskiej, szefowa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, była członkiem także Rady Bezpieczeństwa Narodowego, była poseł do Parlamentu Europejskiego i kandydat na posła Prawa i Sprawiedliwości z Gdańska i Sopotu i okręgu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, tych tytułów bardzo wiele, ale przynajmniej na początku mam nadzieję, że te najważniejsze udało się pani minister wymienić. Pan Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, senator i kandydat na senatora Rzeczypospolitej z Zamościa i regionu. Szczęść Boże, panie senatorze. Boże. Jest z nami także pan poseł Andrzej Adamczyk, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, kandydat na posła z Krakowa i województwa małopolskiego. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Witam wszystkich telewizorów, Telewizji Trwam. Dookreślę części województwa małopolskiego, i trzeba to miasto Kraków, powiat krakowski, ziemski, olkuski oraz michowski. No to już wszystko wiemy. Proszę Państwa, te wolne miejsca będą, mam nadzieję, za chwilę zajęte, bowiem czekamy jeszcze na dwóch naszych gości, panią dr Zuzannę Kurtykę i panią Barbarę Bubulę, byłego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy także mieli okazję z obiema paniami porozmawiać. Dzisiejszy temat to Prawo i Sprawiedliwość dla Polski, a więc rozmowy na temat Polski nie tylko w przededniu wyborów, ale w ogóle jest to także ważny czas, rok 2011. Zmagamy się z kryzysem, przed nami kolejna fala kryzysu zapowiadana, więc warto wybierać mądrze. Dzisiaj Państwo chcą także powiedzieć o tym, co Prawo i Sprawiedliwość ma do zaoferowania Polsce. Panie pośle. Rzeczywiście, 9 października, więc już za tydzień, będą miały miejsce wybory i od tego, jaki będzie wynik tych wyborów, zależy nasza przyszłość i również przyszłość następnych pokoleń Polaków żyjących w naszym kraju. A więc to będzie bardzo ważny dzień. Na spotkaniach, w których uczestniczymy, jest ich mnóstwo. Ja też, objeżdżając powiaty okołowarszawskie, chociażby wczoraj byłem na spotkaniu w Błoniu i w Ożarowie, sprawa podstawowa, jaka jest stawiana przez ludzi, to sprawa braku miejsc pracy, braku perspektyw rozwoju, szczególnie dla ludzi młodych. Dziś w Polsce mamy 2 miliony bezrobotnych, z tego ponad połowę stanowią ludzie w wieku między 18 a 35 rokiem życia. Czy mają perspektywy zatrudnienia w Polsce? Otóż nie. Ja dodam, panie pośle, że osoby, które mają zatrudnienie, czyli ta druga połowa, niecała, to 60% z młodych pracuje na umowy śmieciowe. Więc właśnie, to jest kolejna rzecz. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w Polsce nie przybywa miejsc pracy? Nasza diagnoza jest taka. Otóż wyprzedawane są polskie firmy. Te duże, te mniejsze. I to, co mówią liberałowie dziś Polską rządzący, że kapitał nie ma narodowości, jest błędem zasadniczym. Kapitał ma narodowość. Przykład. Otóż w Warszawie była fabryka samochodów osobowych na Żeraniu. Była. Dlatego, że od końca lutego już nie istnieje. Nie produkuje samochodów. W 1995 roku została sprzedana Koreańczykom. I wtedy pierwsza decyzja nowego właściciela to było zamknięcie biura projektowego, a więc miejsca, w którym zatrudnienie znajdowali absolwenci Politechniki Warszawskiej, miejsca, w którym były przygotowywane nowe rozwiązania, a więc miejsca innowacji, miejsca rozwoju. Później mieliśmy do czynienia wyłącznie z montownią, ale nawet i tej montowni już dziś nie ma. Kiedy w Sejmie zapytałem premiera Tuska, co zamierza zrobić, jaką interwencję zamierza podjąć, żeby uratować te miejsca pracy, bardzo ważne miejsca pracy, bo chociaż w Warszawie
bezrobocie jest stosunkowo niskie, ale w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu pracowali mieszkańcy również powiatów okołowarszawskich. Mój ojciec 40 lat przepracował w tej fabryce. Wtedy otrzymałem odpowiedź, że rząd polski nie może nic zrobić, dlatego że fabryka jest własnością prywatną. Ale otóż rządy innych krajów mogą zrobić konkretne działania, mogą podjąć. Przykład premier Berlusconi, premier Włoch i Fiat. A więc przeniesienie produkcji Fiata Pandy z Polski pod Neapol. Dlaczego? Bo chodziło o miejsca pracy dla Włochów. W kończącym się tygodniu usłyszeliśmy, że Fiat Auto Poland zwolni 500 osób, z 6-tysięcznej załogi 500 osób. Dlaczego? Otóż dlatego, że Fiat Panda nie jest już produkowany w Polsce, tylko we Włoszech. I skoro wzrosło zatrudnienie we Włoszech, spada zatrudnienie w Polsce. A więc premier Berlusconi, premier włoskiego rządu, mógł wpłynąć na firmę prywatną, jaką jest firma Fiat. I efekt jest taki, że Fiat przeniósł produkcję samochodu, który dobrze się sprzedaje, jest stosunkowo niezbyt drogi. Rzeczywiście produkcja była duża, więc rząd może. Rząd Prawa i Sprawiedliwości też był rządem aktywnym. Za naszych czasów powstało 1 300 000 nowych miejsc pracy. Trzeba mieć wolę, trzeba mieć umiejętności i wiedzę. I rząd Prawa i Sprawiedliwości takie cechy posiadał. Jeszcze jeden przykład. Kampania wyborcza sprzed 2 lat. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Inwestor dla Stoczni Szczecińskiej i Gdyńskiej. Inwestor katarski. Premier Tusk mówił, że jest taki inwestor. Po wyborach okazało się, że inwestora nie ma. A później usłyszeliśmy, że Unia Europejska kazała premierowi Tuskowi zamknąć stocznie w Szczecinie i w Gdyni. Stocznie obie padły. Ludzie nie mają pracy. Czy naprawdę? Dlaczego Unia Europejska nie kazała kanclerz Merkel zamknąć stoczni w Rostocku? A przecież rząd niemiecki wspierał także produkcję samochodów Opla w Bochum. Niewątpliwie. Dlaczego? Dlatego, że chodziło o miejsca pracy dla obywateli Niemiec. I to jest właściwe podejście. Czy rząd francuski działa inaczej? Nie. Działa też tak samo. Wspiera firmy, żeby inwestowały w Polsce. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za przede wszystkim zatrzymaniem wyprzedaży majątku. Ten majątek, który pozostał jeszcze pod kontrolą państwa polskiego, powinien być pomnażany, te firmy powinny być wzmacniane, bo one zyski swoje powinny inwestować tak, żeby powstawały nowe miejsca pracy. To jest metoda, która jest używana, wykorzystywana na zachodzie Europy. Ona przynosi realne korzyści obywatelom poszczególnych krajów i tak powinno być w Polsce. W latach 90. bardzo wiele firm państwowych było wykupywanych przez firmy z zachodu Europy. I co się później działo z tymi firmami? Otóż one były likwidowane, bo chodziło tym firmom wyłącznie o rynek. Chodziło o to, żeby sprzedawać swoje towary. My jesteśmy dużym narodem. My nie możemy być narodem pozbawionym własności. Dlatego, że jeżeli tak będzie, to staniemy się wyłącznie tanią siłą roboczą. My jesteśmy narodem z ambicjami. My jesteśmy narodem, który wydał bardzo przecież wybitnych ludzi, chociażby błogosławiony Jan Paweł II, to w mojej ocenie najwybitniejsza postać przełomu XX i XXI wieku, a więc my nie możemy mieć kompleksów, a rząd jest od tego, żeby stwarzał warunki do inwestowania, żeby wspierał firmy, również państwowe. Przecież wielkim błędem z lat 90., z końca lat 90. była sprzedaż telekomunikacji polskiej SA francuskiej firmie państwowej, jaką jest France Telecom. Prawda? To nie miało żadnego uzasadnienia. To nie była żadna prywatyzacja, a więc wzmacniać firmy. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło zresztą taki katalog firm, które powinny pozostać pod kontrolą państwa polskiego, Skarbu Państwa. Chociażby teraz była dyskusja na Pomorzu odnośnie zahamowania sprzedaży Lotosu. Niezwykle ważna sprawa. To firma, która ma znaczenie strategiczne dla nas w przyszłości.
A więc trzeba te firmy wzmacniać, one będą inwestowały w naszym kraju i dzięki temu będziemy mieć miejsca pracy dla ludzi, szczególnie ludzi młodych, ale nie tylko. To będzie taki mechanizm, koło zamachowe rozwoju naszej gospodarki. I to jest w naszym programie. My udowodniliśmy, rządząc dwa lata, 2005-2007, że można tak działać. Chcemy wprowadzić te rozwiązania. Że miejsc pracy za państwa rządów przybyło, a nie ubyło. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję.